Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f. Odczytaj z wykresu i zapisz zbiór wartości funkcji, przedział maksymalnej długości, którym funkcja jest malejąca. Zacznijmy od zbioru wartości funkcji. Odczytujemy go z osi y, czyli y musi należeć do jakiegoś przedziału. No i zobaczmy, najmniejsza wartość y to jest minus 2, a największa to jest 3. Wszystkie wartości z przedziału od minus 2 do 3 są przyjmowane, ponieważ funkcja jest tutaj, widzimy, ciągła. Czyli naszym zbiorem wartości jest przedział od minus 2 do 3, czyli zapiszemy od minus 2 do 3 przedział obustronnie domknięty. No i teraz przedział maksymalnej długości, w którym funkcja f jest malejąca. Zobaczmy, funkcja maleje na tym odcinku, tutaj maleje, czyli określamy to dla jakich x-ów? Dla x-ów należących do przedziału od minus 2, przedział domknięty, do 2, przedział domknięty. W takim obszarze dla takich x-ów funkcja jest malejąca.